ma wyjebać! Kto dzisiaj wygra? No Arka. Areczka. Arka. Kto dzisiaj wygra? Arka. Oczywiście 3 punkty będą w Gdyni. No i jak inaczej? Arka. Kto wygra? Arka. Kto wygra mecz? Arka. Tylko Arka. Oczywiście Arka. A kto strzeli pierwszego gola? Oliveira mi się wydaje. Oliveira? Ja myślę, że... Czubak, tak. No Arka, no a kto? Arka. Jak tam nastawienie do meczu? Fantastyczne, bojowe. To kto strzeli pierwszego gola, jakbyście mieli powiedzieć? No do wiemy. Czubak, Czubak. Oliveira, Oliveira. Który twój mecz? Drugi. Drugi. I jak wrażenia po pierwszym? Wspaniałe. Rozumiem. A kto dzisiaj wygra? Arka! Nie. Wierni fani? Oczywiście wierni. Z Czewa jesteśmy. Z Czewa, super. Jak nastawienie dzisiaj przed meczem? Wygramy. Tylko wygrana. No na pewno wygramy, no. Świetne nastawienie. Tylko wygrana. Wygramy chyba, co? No i żadne chyba, na pewno no wygramy. Chyba, dokładnie. Powiedzielibyście, że mecz to jest świetny materiał na randkę? Tak. Najlepszy. Najlepszy, na tora. Dzięki. Bojowe, zobaczymy, będzie do przodu. Bojowe. Jak zawsze, dobre. Pełni wiary w zwycięstwo. Ostatni meczek w Krakowie pokazali chłopcy, że potrafią. Wierzymy w nich, myślimy, że będzie 2-0 dla nas. Czyli jesteś wierną fanką? Tak, tak. Bardzo. Arka Gdynia! Jak zawsze. Mamy nadzieję, że wygramy. Dziadek Krzysiu, wnuk Filip, wycieczka z Konina. I tak się cudownie składa, że ja mówię, Filip, trafiliśmy idealnie, bo w czwartek jest mecz Arki Gdynia. Także połączymy przyjemne z pożytecznym. Na stadion, bardzo dobre miejsca, dużo fajnych emocji, no cieszymy się bardzo. O Jezu, dla mnie to trudno powiedzieć, bo już od 78 roku jeżdżę. Od 93 roku jeżdżę, także dobry rocznik. Trochę się zbierało. Jakie nastawienie przed meczem? No jak to, jakie wszystko będzie dobrze i wygramy. Rozumiem, a ulubiony zawodnik? Paweł Lenarcik. Słyszałam o panu Pawle od Młodych Arkowców, to jest klubu sportowego tego dziecięcego, czy też juniorów. No i tak zaczęłam obserwować, no i wydaje mi się, że wszystkie dobre opinie są prawdziwe. Dzisiaj akurat ma miejsce taka sytuacja, że wszyscy wiceprezydenci i pan dyrektor, sekretarz urzędu mogli przyjść, więc postanowiliśmy wybrać się wszyscy razem. Kto dzisiaj wygra? No jak to? Kto my? Kto wygra mecz? Arka. A który to twój mecz? Który? Trzeci. Trzeci. Barwa Arki. Dla dzieci głównie, dla fanów i dla tych emocji, których nie możemy doświadczyć w telewizji, bo jednak na żywo to na żywo. Zapraszamy, zwłaszcza na trybunę rodzinną, jest bardzo bezpiecznie, bardzo sympatycznie. Można spotkać wielu znajomych z dziećmi, także to też scala dzielnicę i towarzystwo. Super. I po prostu na pierwszy raz można wybrać mecze mniejszego ryzyka po prostu. Super. Z drużynami, które się lubią i wspierają. A jak wiemy, przyjaciół jest 3, Arka, Krakowia i Lech. Arka gol, Arka gol, Arka gol! Ekscytacja, bardzo fajnie jest na meczach, fajnie się kibicuje. Co jest takiego fajnego w meczach? Bramki. Emocje, tak. Michał jest kibicem. Lokalnie Arki, ale też kogo? United. Manchester United, więc... Oczywiście, Areczka jak najlepsza, zawsze i wszędzie. No przychodzimy, bo lubimy Areczkę. Tak, adrenalina, uwielbiamy ten klub. To kto wygra? Arka! że nie dała 3 punktów. No ale co, walczymy dalej, nie? Zobaczymy te sytuacje, co wpadały bramki, sędzia nie uznawał, zobaczymy na wideo, jak to wyglądało, ale mi się wydaje, że co najmniej drugą bramkę sędzia tą nieuznaną powinien uznać, bo bez przesady, no, każdy się przepycha, to jest sport kontaktowy. Nie można gwizdać takich fauli. I think we do everything we have. I know the people want our win. We try a lot. I think we are unlucky now in these 2 goals. I don't know. I have to see again because in the moment I don't know what the referee say, but I don't know. We go home a little bit angry and bad because we want to win. I know we are close to win. Also, they have 1 player less, and we try to push in the final, but we can find finally the victory. Just say that we want to keep working. We want to promote. I think we want to work a lot for our objective. Next game, I hope we can win and give the 3 points for the fans. I know it's sometimes it's difficult when we don't win at home. We want to do it, but I think everything will be much better. We will be better, and also we're gonna win for sure. The team is also the beginning of the season. I think this is too long. We have to believe, and I think we're gonna change the situation and do much better for sure. Just this, I think we do everything we have. Now, when you do everything you have, it's difficult to say something. But just this, we will try to win next week, and I hope we can give the 3 points for the people. Oliveira!